Kamienice przy ulicach Młynarskiej i Paderewskiego będą wyremontowane. Podpisano już umowę na przebudowę oraz termomodernizację budynków. Remont obejmie kamienice przy ulicy Paderewskiego 19 oraz Młynarskiej 25 i 26. Łącznie powstanie 28 mieszkań. Wykonawcą będzie wałbrzyska firma Grupa TWS. Środki na remont pochodzą z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zarówno w budynkach przy ulicy Młynarskiej, jak i Paderewskiego będzie kompleksowy remont. Wymienione zostanie niemal wszystko od piwnicy po dach. Budynki będą ogrzewane pompami ciepła. W budynku przy ulicy Paderewskiego będzie winda. Budynek ten jest, jak większość budynków starych w Obrzychu, w słabym stanie technicznym, wymagających właściwie kompletnego remontu, łącznie z wymianą dachu, stolarki okiennej, stropów, ścianek działowych, a nawet zasypania w części piwnicy. W miarę tych wszystkich prac trzeba wykonać również wymianę stropów właśnie na nowe, zupełnie klatkę schodową i to spowoduje, że budynek będzie miał zupełnie inny wymiar. Praktycznie zostaną tylko mury zewnętrzne.